w Kashe Dmuchać. Sezon 2. Cześć przyjaciele, witam was bardzo serdecznie na Hawajach. Tak jest, jesteśmy właśnie na takiej pięknej hawajskiej plaży. Jesteśmy na 2. sezonie w Kashe Dmuchać. Dawno nie było, prawda? Nie było bardzo dawno w Kashe Dmuchać i jest. Był też Kashe World, ale Kashe Worlda nie ma. Wyjechałem na Hawaje. Jestem na Hawajach, na DW Super, na 2. sezonie i tam za mną są te słynne namioty i w ogóle, i tam Milton, i wiecie. Także jesteśmy właśnie na takiej pięknej, tutaj tropikalnej wyspie, bardzo mi się podoba w ogóle taki ładny klimat. Witaj Tolmaju, on sobie tam już zaczyna domostwo swoje budować, tak jak tutaj kilka osób też, właśnie Ans, hej Ans. No, ona mnie olała, oczywiście. A ja cię tak lubiłem, Ans. No, ale ja jeszcze domku nie mam swojego i właśnie będę szukał jakichś osób, z którymi mógłbym zamieszkać, bo ostatnio mieszkałem sam i tak w sumie troszeczkę smutno było. A że już przestałem swój interes prowadzić, ponieważ było to mało opłacalne i w ogóle nie wiem, czy do tego wrócę. No to chciałbym zamieszkać teraz z kimś i troszeczkę nowe życie poprowadzić, tylko jeszcze nie wiem z kim, więc może tutaj kogoś spotkam po drodze, to akurat może będzie spoko gość i wiecie. I z nim będzie można mieszkać, tylko nikogo tu nie widzę póki Kasze. Co. O, jest Pomotix. Cześć. Hej, wiesz co, bo taka sprawa jest. Dom chciałem sobie zbudować i chciałbym kogoś do tego domu wziąć. Czemu idziesz tyłem? Nie wiem. Odwróć się. No, więc buduję dom i chciałbym kogoś, domownika jakiegoś, nie? Ale wydajesz się spoko chyba. No. Także chciałbyś ze mną mieszkać? No, bo sam też jestem jak palec, a mieszkać sam jak palec to trochę... No to super, to tylko gdzie? Bo tutaj jest jakaś właśnie taka wolna przestrzeń. Tak wiem, trochę na szybko podjęliśmy decyzję o razem zamieszkaniu, no ale kto nie ryzykuje, ten nie ryzykuje. Mam fajne miejsce, tylko jakby się trzeba to tak troszeczkę zorganizować. No, gdzie? Chodź. Tutaj jest nawet fajnie, tak powiem ci, taki zaułek. Widok na całą wyspę, na cały tutaj... plażę, bo tam jest ładna plaża i tutaj ktoś będzie pewnie mieszkał obok nas, bo na razie jeszcze nikt tu nie buduje, aczkolwiek no kto wie, pewnie ktoś tutaj zbuduje. Tutaj myślisz? Będzie dobrze? No tutaj dałbym wejście, tam okna, będzie pięknie. Tylko trzeba troszeczkę roślinność podciąć. W takim fajnym klimacie, taki troszeczkę tropikalny, może jakiś taki hobbicik, nie wiem. No bo wejdź tutaj, no zobacz to, no tu jest pięknie. Gdzie ty jesteś? O tu, na górze. Tutaj zobacz. No naprawdę, miejsce bardzo fajne. Tyle, że o... Siema koledzy! Hejo! Siema mordo, jak ja cię dawno nie widziałem. Gdzieś ty się podziewał? Co wy tu robicie? No ja tutaj niedawno w ogóle przypłynąłem, nie? I mi Milton pokazał, że taka fajna wysepka jest, to ja się tu będę gdzieś budował, nie? Ej, no to wiesz co się składa, bo mnie też. A tu nawet obok nas właśnie myślałem sobie, że tu takie miejsce fajne pod nami gdzieś, yeah. Żebyś sobie dom budował. No nie wiem, bo my tutaj z Pomotixem ustaliliśmy, że wybudujemy dom, a tu no, pod spoko. Nami jest dużo miejsca. Jeszcze nie wiem, z kim będę mieszkał i w ogóle jeszcze ogarnę se situation, nie? Ja, ale mogę pod wami zamieszkać czy coś, no. No spoko, będziemy sąsiadami. A, no i super, no i tak ma być. A ty, jak tam się żyje? Bo dawno się nie widzieliśmy. No, po tej kwarantannie ogólnie, nie wiem czy pamiętasz to jeszcze, jakoś wyszedłem z tego, wiesz. Bo ty tam miałeś przeżycia mocne. No, tylko czekaj. Wybuchłeś. Sorry, zjadłem szprotkę przed chwilą i wiesz o co chodzi. Jak chcesz to możesz zjeść, bo ja szprotkę to jest rozdymka, potem można zachorować poważnie. No, nieważne. Myślę, że to szprotka, dobra. Wyrzuć to lepiej do zakop. Zjedz to, bo to jest dobre. Nie daj się. No, także jak tam żona, dzieci? Nie mam żony, nie mam dzieci. Ale powiem ci, że delfinice podrywać potrafię, nie? Ale to jest tak, wiesz, jednorazowo. Wiadomo, delfinice? No, stary, przez niewielbłądy. A wy tam macie jakieś samice rekinów? Samice rekinów? No ja nie wiem, bo ja się w tych zwierzętach wodnych nie orientuję. To sam nie wiesz? Nie spotkałeś nigdy kobiety? Nie. Pływasz tyle w tych morzach, oceanach i nigdy kobiety nie... No nieźle. Ja tylko delfiny podrywam. Bo wiesz, bo delfinice to są jednak ładne kobiety. No delfinki tak. O kurde, ale mam burzę. Nie, ja to się chyba ukryję, bo burza się zbliża, noc się zbliża. a nie ma tu łowiec. Gdzieś łowcę trzeba znaleźć, żeby łuczkę sobie. Ej, a powiesz mi, wiesz może dlaczego zawsze ode mnie uciekają, jak tak przypływam? Tak się uśmiechnę, tak patrz, tak. Jak się uśmiechniesz, tak? Popatrz na swój ryj. No dzięki, ej. Dobra, masz otwartą szczękę, ostre kły, no ja bym się wystraszył, ale ja już się przyzwyczaiłem do tego i trochę wypiłowało no ci te zęby ostatnio. Ja ci pokażę jak się podrywa, tylko ty jesteś teraz delfinicą, a ja jestem rekinem, dobra? No dawaj, no dawaj. Cześć mała, wyżygać ci moją szprotkę. Weź, fuj! Jak było? Jak ty masz, weź, to już Milton od ciebie lepiej podrywa, wiesz? Aha, a kogo Milton podrywa? No ostatnio była taka akcja, że chodził sobie po wyspie i pytał te sposoby na podryw, nie? To w ogóle dziwna sprawa. Ja to nie umiem podrywać tak samo, ale myślę, że jak patrzę na ciebie, to lepiej bym sobie poradził. Dzięki. Gorzej od CJ'a normalnie, łokieć pięta, nie ma klienta, a ty... Nawet pomyślę, to już mi się po prostu zwraca. No ale nie wiesz, bo ja się lubię dzielić jedzeniem, nie? To idę se ogarnąć oboza, idę se wyroz zrobić. No spoko. I idę se niuniać. To na razie do jutra. O, dzięki, ała. Na razie. A pamiętaj, jakbyś coś potrzebował, to zawsze możesz się do nas zgłosić. Spoko, będę przychodził. Po znajomości, no, to na razie. To my idziemy jakiś domek sobie zbudować, myślę. Znaczy taki jakiś pierwszy dziurę wykopać. Kurde, nie mogę wejść. I w ogóle ciemno jest, jakby owce jakoś wziąć, żeby łóżko. Czy nie bardzo? Ja bym bardziej dał pochodnie. Tylko nie wiem, gdzie jest węgiel. A masz węgiel? Gdzieś tu widziałem. No nie, wcześniej. Ale można przepalić drewno. O, to przepal drewno, zrób tam ten i... Tylko muszę mieć kobla. Mam trochę kobla, trzymaj tutaj. Dałem ci cały, kurde, co ja teraz robię. Tutaj jakieś wejście pykniemy, tylko po ciemku tak średnio widać, wiecie co? Zaczekamy do rana i rano będziemy budować dalej, bo tak po ciemku to zupełnie nic nie zobaczycie po prostu, a my sobie zaczekamy, tutaj pośpimy gdzieś pod drzewem i widzimy się rano. Mamy ranek, piękne słońce, wstaje, ciężko je widać, no ale piękny ranek powstaje, możemy kontynuować. Zrobiłeś te pochodnie w końcu? Nie zrobiłeś tych pochodni, brawo, no dzięki Pomo. To jak tutaj się nie mam węgla. Aby zrobić węgiel trzeba mieć węgiel, no. Można przetopić, przepalić drewno przecież. Czym? Drewnem. Wow! Huh? Hello? Węgiel? Możesz przepalić drewnem, znaczy drewnem, żeby zrobić węgiel, tak jak właśnie to zrobiłem, więc ja już sobie poradzę jakoś. Zrobię... Dobra. O, masz patyki? Nie masz patyków. To ja zrobię pochodnie jedną, nie, 4 będą pochodnie z tego chyba. A, chodziło o to, myślałem, żeby w patyki wsadzić do tego. Nie, zrobimy tu jakieś oświetlenie. I zaznaczymy, że to nasz teren, ja tu akurat jakoś tak tabliczkę mam. I zaznaczymy, że tutaj mieszka... Uwaga, tu mieszka... Kto tu mieszka? Pomotix i ja. Okej. No i super. Mamy zaznaczone. Teraz nam nikt się nie włamie do domu pewnie. Na pewno. Ale żeby włamać się do domu trzeba go najpierw mieć. No właśnie, to zacznijmy coś tutaj kombinować. Trzeba jakąś dziurę wydobyć. Ja to bym myślał właśnie taki hobbitowy. Taki klimatyczny. Mały, ciasny domek, ale... Taki wydaje się będzie mały, bo on będzie tak wtopiony w górę, nie będzie on wystawał jakoś bardzo chyba. O, łopatę masz, widzę, ja nie mam, daj jakiś kobel. Dzięki, jeden wystarczył, no ale okej. Co ty tam kopiesz? Nie, na razie tu nie kop pomiesz tej jakiś. Potem się to jakoś ładnie zrobi. Zróbmy od zewnątrz najpierw dom. Wiem, że to tak trochę od tyłu strony. Ale wiesz, trzeba się prezentować przed ludźmi. Może domu od zewnątrz nie będzie, ale od wewnątrz. Wiesz, to zawsze taki jest... Można się pochwalić przed ludźmi, przed kolegami, że o, wy jeszcze nie macie domu, a my już mamy. A tak naprawdę też nie mamy, tylko mamy zbudowany atrapę wejścia. Minął kolejny dzień, a tak wygląda gotowy dom. No, powiedzmy, generalnie to nie jest dom, to jest dopiero atrapa wejścia, Pomotix tam pracuje w środku. To na razie jest bardzo faza beta, ale i tak wydaje mi się, że prezentuje się nawet spoko. Tutaj guziki, hashtag drużyna pączków i w ogóle te sprawy. a w środku wykończeniem to zajmiemy się kiedy indziej. Myślę jednak, że to stworzymy jakiś fajny klimacik tutaj i będzie fajnie się tu mieszkać. Prawda, Pomo? Na pewno. Siema. Siema, Szark. Co tam u ciebie znowu? No, wstałem dopiero i jak wam się tutaj buduje? No powiem ci, że... no sam zobacz. Wow, 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 ale gówno, nie, żartuję. Wydaje się, ale patrz, wydaje się, że postawiliśmy cały dom, co nie? A to jest tylko wejście, tak naprawdę. Świetne, ale, świetne. Ale nie jest źle, mi się wydaje, mi się podoba. Zobaczymy. Ja będę miał gorsze. Zobaczymy, co ty zbudujesz, no właśnie. Chyba, że chcesz, żeby ci pomóc w budowze. Dobra, na razie nie wchodź tam do środka, bo na razie jest faza beta, alfa, gamma. No. Dobra. Dzięki wam serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka drugiego sezonu w Kashe Dmuchać. Mam nadzieję, że on się podobał, prawda? Pomotix, sobie też się podoba nasz dom. Tak. A jeśli wy chcecie pograć tutaj na serwerze razem z nami, to zapraszamy was na beta.dwsuper.pl na wersję Minecrafta 1.10.2. Więc życzę wam wszystkim miłej gry i zabawy, no i spotkajcie tam swoich ulubionych youtuberów. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka drugiego sezonu w Kashe Dmuchać. Wpadajcie na stronę devusuper.pl, bo tam macie też statystyki z serwera publicznego, także zapraszam was serdecznie też na fanpage na Facebooku DW Super. Tam dużo ciekawostek też jeśli chodzi o serwer. I dzięki za oglądanie, żegna was Pomotix, Szarki, ja, cześć, na razie, hej! Narson!